Plakatów wyborczych przybywa jak grzybów po deszczu. Szkoda tylko, że większość z nich to toksyczne muchomory. Niektórzy kandydaci nie ograniczają się jednak tylko do zaklejania miasta swoimi gębami, onieśmielając nawet najaktywniejsze modelki z Instagrama, a próbują też przekupić wyborców różnymi dziwnymi gratisami. Czasem aż zbyt dziwnymi. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na zestawienie 10 najdziwniejszych rzeczy, które kandydaci rozdawali mieszkańcom. Numer 10. W listopadzie 2014 roku kandydat na prezydenta Rybnika Piotr Masłowski rozdawał mieszkańcom na rynku świeże masło. Bo wiecie, Masłowski. Na każdym opakowaniu znajdowało się jego zdjęcie i nazwisko. Dobrze, że nazywa się Masłowski, a nie na przykład Kawiorowski, bo by biedny poszedł z torbami. I strach pomyśleć, co by rozdawał wyborcom, gdyby miał na nazwisko Kupski. Jako ciekawostkę dodam, że człowiek o tym samym imieniu i nazwisku, Piotr Masłowski, był też kandydatem na burmistrza innego polskiego miasta, a dokładniej Darłowa. Niestety ten nie wpadł na to, aby rozdawać mieszkańcom masło. I może i dobrze. Sądząc po jego bliskości z szambem betonowym, miałbym pewne obawy o skład. Numer 9. Z kolei Paweł Sztando z Komitetu Wyborczego Teraz Wielkopolska postanowił rozreklamować się na reklamówkach. Reklamówkach, które rozprowadził po osiedlowych sklepach. Nie dość, że pomysłowy, to jeszcze sprytny. W końcu reklamówki po 30 groszy, więc nawet jeśli nie został wybrany, to przynajmniej mu się zwróciło. Na torebki w sklepie wcisł się również Michał Wcisło, kandydat SLD do Rady Miejskiej w Sosnowcu. Michał Wcisło, bo miasto potrzebuje młodych ziemniaków. Numer 8. Michał Szkaradek, kandydat PO do Rady Miasta Pruszkowa, z jakiegoś powodu postanowił rozdawać ściereczki do okularów. Bo co, bo wyborcy PO są mądrzejsi, to od razu mają nosić okulary? Nie wiem jak wy, ale ja nie bardzo mu ufam. Po pierwsze, rozdaje ścierki do okularów, a sam nie ma okularów. Po drugie, na sesję zdjęciową przyszedł z mamą. Po trzecie, palce rozczapierzone jak u jakiegoś reptiliana. Po czwarte, no jednak Szkaradek to Szkaradek i żadne przetarcie okularów nawet najbardziej nowoczesną szmatką tego nie zmieni. Dziękuję za uwagę. Numer 7. A jaki jest Wasz ulubiony płyn do naczyń? Ludwik, Antek, Tymek, Kubuś, Lucek? Bo mój to Irek, a dokładniej Ireneusz Nitkiewicz. Tak, kandydat SLD na radnego miejskiego Bydgoszczy w 2014 roku rozdawał mieszkańcom płyn do naczyń. To się nazywa myśleć przyszłościowo. Inni kandydaci rozdają ludziom kiełbasę wyborczą, a ten płyn, aby po tej kiełbasie mogli po sobie pozmywać. Numer 6. Choć zwykła, sucha kiełbasa wyborcza powoli odchodzi do lamusa. W 2014 roku Adamowicz z Gdańska w swojej kampanii postawił na szynkę wyborczą, a dokładniej kanapkę z szynką. Ciekawe, ilu nietamtejszych, nie znających Adamowicza, pomyślało, że Adamowicz to tylko nazwa kanapki. Poproszę jednego Adamowicza z szynką. Kanapki rozdawał też kandydat PiS na prezydenta Radomia, Wojciech Skurkiewicz, mam tylko nadzieję, że bez skórki, bo nie lubię, Dariusz Stefaniuk oraz Marta Wcisło z PO, która co najlepsze za swoje kanapki kazała płacić. Darmowe były co najwyżej jej naklejki na tych kanapkach. Numer 5. Zbigniew Ziółko to niezłe ziółko. W październiku 2014 kandydat na radnego sejmiku województwa opolskiego rozdawał kalendarze tylko na kolejne 6 miesięcy, do końca marca przyszłego roku. Ale nie śmiejmy się, zawsze mógł zrobić tylko październik. Tak jak ten kandydat, humanista, wojownik z Białej Podlaskiej. Ale lepsze niedorobione kalendarze, niż gdyby tak jak inni kandydaci zagrał nazwiskiem i zaczął wkładać ludziom do skrzynek prawdziwe ziółko. Nie wróżyłbym kolejnej kadencji. Ale spokojnie, 4 lata później pan Zbigniew Ziółko się poprawił i rzeczywiście rozdawał ludziom ziółka. Na herbatę zdecydował się również Sławomir Ciaś, który mimo, że nazwisko miał trochę mniej fortunne, to i tak rozegrał to po mistrzowsku. Wyborców zaprosił na niedzielną herbatkę z sąsiadem, a jako etykietki herbaty użył siebie samego, chillującego w gorącej herbacie niczym w jacuzzi. Numer 4. Jednak niekwestionowanym liderem wśród gadżetów wyborczych od lat niezmiennie są zapałki. W końcu nic tak nie mówi puszczę to miejsce z dymem, jak twoja paszcza na pudełku zapałek. Wśród chłopców z zapałkami znaleźli się między nimi Mariusz Wal, szkoda tylko, że na potrzeby kampanii nie zmienił nazwiska na Mariusz Pale, miałoby to więcej sensu, Tomasz Kajzer, aż szok, że nie wpadł na to, aby rozdawać kajzerki, Michał Czajkowski, podobnie już więcej sensu miałaby herbata, czy Marek Piasecki z Kukiz 15, który chciał palić system, a jedyne co się spaliło, to taka jedna szmata. Chyba najwięcej sensu ze wszystkich miały zapałki od Piotra Smoczyńskiego. Z takimi długimi to naprawdę można palić jak smok. Oczywiście mówię o zniczach. Numer 3. W 2018 kandydat PiS na radnego w Częstochowie Jan Szyma, najwyraźniej nie mogąc skojarzyć swojego nazwiska z żadną fajną rzeczą, postanowił rozdawać ludziom list poparcia od swojego proboszcza. Ulotki wraz z pismem rozdawał m.in. pod kościołem ludziom wychodzącym ze mszy. Ksiądz prałat Stanisław Jasionek napisał w nim, że Jan Szyma jest mu znany jako dobry chrześcijanin i parafianin i jako jego proboszcz życzy mu otrzymania mandatu radnego Częstochowy. O dziwo, pan Szyma, nawet mając tak dziką kartę w dłoni, nie otrzymał
dostał mandatu radnego. Pindor też nie wszedł, jakby ktoś pytał. Numer 2. Z kolei w Kołobrzegu kandydat związany z Caritasem rzekomo rozsyłał swoje ulotki wyborcze w kopertach Caritasu, do wszystkiego dołączając opłatek. A może to Caritas rozsyłał opłatki, dołączając ulotkę zaprzyjaźnionego kandydata? W sumie nie wiem, co byłoby gorsze. Pozostaje się tylko cieszyć, że jeszcze żaden kandydat nie postanowił odcisnąć swojej gęby na samym opłatku. Numer 1. A na koniec Adam Barski, kandydat do Rady Miasta Krakowa 2018, który tak bardzo chciał uchodzić za bezpartyjnego, bezpartyjni samorządowcy, Kraków jest nasz, nie partii politycznych, że aż postanowił dołączać do swoich ulotek magnesy z Lechem i Marią Kaczyńskimi. Nie było innych, bardziej krakowskich magnesów? Na przykład z widokiem z Wawelu? Z całego pięknego Krakowa wybrał akurat grób pary warszawiaków? Nie wydaje mi się to przypadkiem. Okej, tym przypadkowym jak przypadkowy przechodzień w TVP akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszam Was do obejrzenia niedawnego odcinka z najdziwniejszymi plakatami wyborczymi. Jeśli jakiś plakat, ulotka, gadżet wyborczy wpadły Wam w oko u Was w mieście, koniecznie podeślijcie mi je na maila. Będą do kolejnego odcinka. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już niebawem na kanale. Cześć!